Cześć i czołem ludziska, witam was w kolejnym odcinku 7 Days to Die i oczywiście witam was w piękny dzień 49. Znów wpadną goście, znów będzie impreza, znów krwawy księżyc, tak jest. Moi drodzy, zrobiłem tak, zwiększyłem nieco liczbę zombiaków i zwiększyłem poziom trudności na szaleńca, tak jest. Ja mówiłem, że kiedyś to zrobię, ale za to dzisiaj będzie po prostu krótsza ta obrona, bo dałem czas 60 minut. Tak jest, czas dobowy 60 minut, żeby sprawdzić, czy w ogóle moja obrona to wytrwa. Tak jest, proszę bardzo, postawiłem dwie wieżyczki pistoletowe tutaj, tu mam trzy wieżyczki z shotgunami i jeszcze dwie wieżyczki z karabinami tutaj. Nie dawałem żadnych spowalniaczy, nie dawałem żadnych pastuchów, ponieważ obawiam się, że przy takiej ilości zombiaków po prostu może nastąpić wybuch. Tak jest, po prostu może się gra skraszować, albo po prostu FPS-y uderzą gdzieś tam o dno, przebiją i pieprzną o dno kolejne. Zresztą zobaczymy jak będzie, za chwilę się to zacznie. A w ogóle doszło do dziwnej sytuacji, ponieważ tą kładkę miałem zrobioną z betonu. I postawiłem na niej wieżyczki i później postanowiłem już ulepszyć ją do stali. I wtedy mi się rozpadła, nie wiem dlaczego. Ciągle nie rozumiem, moi drodzy, jak tu działa w ogóle system budowlany. Dobra, widzę, że impreza się rozpoczęła. Dobra, pierwsze prują te wieżyczki. No rozumiem, że one mają największy zasięg, są tam jakby najbliżej. Więc też tragedii nie ma. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądać. No na razie widzę, że tłumy nadchodzą. My zaczniemy z grubej rury. Po prostu będę walił z karabinu pewnie na wzmocnionych pociskach. Co prawda jeszcze tych wzmocnionych pocisków nie mogę robić. Pyt. Ale poszło. Kurde, mam nadzieję, że mi tych słupów nie poniszczą. Bo będzie słabo. Teraz jak sobie tak o tym pomyślałem. Słupy co prawda są betonowe. Czekajcie, bo coś tu do mnie pluje, tylko nie wiem skąd. Czekajcie, te wieżyczki już też zagrały. Ty już też zaczynasz pruć. No dobra, no ogólnie szatkowanie wygląda całkiem pozytywnie. Ale właśnie, kurde, zrobiłem, proszę ja was, pociski przeciwpancerne. I nie mogę ich załadować do wieżyczek. Czyżby nie dało się? Nie było opcji do wieżyczki właśnie wpakowania przeciwpancernych pocisków? No to powiem wam, kurde, trochę smuteczek, jeśli tak faktycznie jest, bo... byłem pewien, że wiecie, niektóre wieżyczki po prostu im wstawię przeciwpancerne. No i żeby mi robiły robotę, no pojawi się tutaj jakiś pancerny majster. No to będzie dostawał jakieś srogie buły. No a tu kurde, lipa po prostu straszna. Bardzo mi się to nie spodobało. Chyba, że ja coś robię nie tak. Poczekajcie, ta amunicja się skończyła. Dobra, będziemy sunęli tutaj z przeciwpancernej, bo też jej narobiłem. No jeśli nie mogę jej używać na wieżyczkach, no to... No, że właściwie to jest 7,62 i tak nie mogę jej używać na wieżyczkach, tak? No, bo one są na 9 mm. Co kurde, szkoda, że nie ma. Szkoda, że nie ma wieżyczki na 7,62. No, chyba, że ja o czymś nie wiem. Ale jeszcze jako takiej nie widziałem. Tym bardziej, jak sprawdzałem w schematach budowlanych, to nie było czegoś takiego. Troszkę lipa, wiecie? Chociaż ja myślę, że efektowną, taką jakby jeszcze wyższym poziomem, lepszym wieżyczki, na przykład na 7,62, była wieżyczka z działem obrotowym. Jezu, jakie to byłoby cudowne. Ja wiem, że to nie jeden z was sobie po prostu to wyobrażał, żeby dać maksymalną ilość zombiaków i żeby słyszeć, jak specyficznie taki karabin pruje po prostu, nie? Bo chyba każdy zna ten dźwięk i nie wiem, ja go uwielbiam na przykład, tak? Jeśli w jakichś, nie wiem, filmach, czy w czymkolwiek, czy w grach jest używany i jest naprawdę dobry dźwięk podstawiony, no to jest naprawdę coś mega, nie? Mnie po prostu ciary po kręgosłupie idą, jak to działo się odzywa, nie? I jak wiesz, człowieku, że tu na minutę leci 6000 pocisków, to jest po prostu coś cudownego. Dlatego wydaje mi się, no kurczę, no to byłaby to fajna opcja, naprawdę. Byłaby to sroga opcja, gdyby właśnie były dostępne wieżyczki z działkiem obrotowym, nie? No ale też, no domyślam się, że nie wiem, albo by musieli wprowadzić jakieś twardsze zombiaki, no bo jeśli tu byłoby coś, co sypałoby taką ilością pocisków, no to też zdecydowanie byłyby potrzebne jakieś już, nie wiem, podajniki.
naprawdę podajniki na pociski właśnie do wieżyczek, no bo szczerze 900 pocisków w tej 9mm, no to jest kurde trochę mało. Ja się domyślałem, że za chwilę się będę musiał przejść, no ile minęła godzina, prawie półtorej godziny, a wieżyczki ciągle grają, nie? Więc ja za chwilę tam będę musiał iść zobaczyć, co tam się dzieje, jaki tam jest w ogóle stan aktualny, jeśli chodzi o amunicję. No mówię, no bardzo, na pewno bardzo by to ułatwiło, bardzo by mi to pomogło, zresztą jak każdemu z was, założę się, że nie jeden z was zombie wyjadacze myślał o tym, że podajnik na pociski byłby po prostu mega, tak? Albo choćby, żeby była modyfikacja, którą można byłoby w te wieżyczki, nie wiem, wpakować, że można by tam było tych pocisków mimo wszystko stawić więcej, tak? Bo nie mówię, no dobra, o logistykę trzeba zadbać jak najbardziej, no to trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy, no wiadomo, jak się gra w dwóch, trzech i tak dalej, większą ilość ludków, no to jakby takich problemów nie ma, no jeden się zajmuje wymianą pocisków i wieżyczki grają jakby non stop, tak, impreza trwa i problemu tutaj nie ma, no ale jak się gra samemu, no to jednak trzeba się nieco nagonić, nieco nabiegać, właśnie. Czekajcie, ja idę zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz. Ja sobie tu zrobiłem oczywiście kładeczki. Ja tu mam, proszę bardzo. Aha, czekajcie, jak ja stąd idę, zrobimy to tak. Ja nie chcę skakać, ponieważ mam już najwyższy poziom parkouru, tak? Na 4 bloki jestem w stanie podskoczyć. I jeszcze się do tego nie przyzwyczaiłem, jeszcze tego tak dobrze nie ogarnąłem. Więc wolałbym tam na dole nie wylądować, tak? Tu sobie zrobiłem kładeczki. Jak wygląda moja wieżyczka? No stara, dobra, strzelbówka jeszcze jest ok, ale domyślam się, że 9mm no już nie będą takie szczęśliwe. Tam to będzie wyglądało inaczej, bo one grają tutaj jednak non-stop. Rozwalcie grubego, dobra. Jak tu, no kurde, no tak jak myślałem. Jezu, coś mnie atakuje. Poważnie, Sęp, idziesz w cholerę, dziadzie jeden. Dobra, tą mamy uzupełnioną, tutaj też widzę, no. Choć nie jest źle, myślałem, że już będą prawie całkiem na wykończeniu, ale jednak jest okej. No sama czysta, kurde, siła ognia w tym momencie, tak? Jak ta wieżyczka, no, tu też, tak jak myślałem. Dorzućmy jeszcze. No tam też mogłem do pełnego dorzucić, ale dobra, o. Proszę bardzo, tu już jest lipa. Proszę się tu nie krępować. Jak tu pani wieżyczko? Jak z amunicją? No tragedii nie ma, ale mogłoby być lepiej, nie? Też tak właśnie myślę. Tu sobie co jest? Też dołożymy, proszę bardzo. O! Mistrz detonator. Chłopie, idziesz w cholerę. Mam nadzieję, że umarłeś, nie? Jakimś cudem udało się w ciebie nie trafić, w ten twój detonator i nie żyjesz. Damn, dobre to było, bo już kurde podszedł tak blisko. Nie wiem, czy by mi po prostu nie zdmuchnął tych wieżyczek, nie? Ktoś tu wychodzi? Dobra, na razie jest spoko. Czekajcie, tu wymieniłem amunicję i tu by było trzeba jeszcze coś dorzucić. Nie, tu jest ogólnie spoko. Nie wiem, dlaczego ta wieżyczka tak mało strzela. O, ten jest, dobra, udało się go rozkraczyć. Dobra, udało się gościa skosić. Jak stan amunicji przeciwpancernej? No dobra, jeszcze trochę mi tam tego zostało. Zresztą w skrzynce też mam co nieco. Doradzaliście mi też, żebym pozwolił w ogóle zombiakom tutaj wejść. Nie wiem, jakbyście mogli rozwinąć ten temat, bo jakby nie wiem, trochę nie rozumiem tego, dlaczego ja bym miał im pozwalać w ogóle tutaj wejść do góry, nie? Czy to nie jest lepsze, żeby właśnie te zombiaki sobie umierały tam gdzieś na schodach, a nie zbliżały się faktycznie do mojej całkowitej obrony, tak? Czy obrony ostatecznej, może tak to ujmę. Ten w ogóle, nie wiem co ten tam odstawiał. No idziesz stary ty. Walić po nogach, walić po głowie, nie strzelać w detonator. No dobra, no póki co udało się zrobić tak, że jeszcze żaden nie wybuchł, to jest aż dziwne. Którą mamy, pierwszą w nocy. Także dramatów nie ma. Jakoś nie odczuwam, żeby zombiaki były silniejsze, ale to może też dlatego, że używam faktycznie tej przeciwpancernej, no i kurczę, zwiększyłem ilość wieżyczek. Ogromnie wręcz bym powiedział, zwiększyłem ilość wieżyczek. A jak już o tym mówimy, ja muszę skoczyć po 9mm. Tak jest, bo ja już ją całkowicie wydałem przecież. I proszę bardzo, ja tu mam tych 9mm przeciwpancernych, no ale serwinę tu.
ich niestety nie użyjemy na wieżyczkach, nie wiem dlaczego. Jeśli ktoś byłby mi w stanie to wyjaśnić, byłoby przecudnie. Dobra, tych mamy wszystkie. Tych mi powinno wystarczyć. Dobra, stary, przeładowany, jesteś ok. Czekaj, czy ten gość wybuchnie? Nie wiem, czy wybuchnie, ale mu pociśniemy jeszcze. Nie, jeszcze stary żyjesz, teraz nie żyj, o. O, widzę, że tam się już zaczynają zbliżać. No tak, bo ja przestałem też pakować. Albo zombiaków po prostu zaczęło przybywać. Tych twardszych, no nie wiem. Kogo my tu mamy? Ja was w ogóle mogę tutaj kosić, o. Wieżyczki będą miały większą swobodę po prostu. Na tej imprezie, jak tu stoimy? Dobra, dorzucić zawsze można. Proszę bardzo, proszę grać dalej. Czekajcie, gdzieś słyszałem... Stary, weź się odwal, hopie, od tych murów, bo już je raz musiałem naprawiać. Dziadzie jeden. Słyszałem pikającego fachowca, tylko gdzie go widziałem? Czyżby... no kurde, no wychodzi na to, że wieżyczki się nimi zajęły. Ja was tu pokoszę trochę po nogach, bo zauważyłem, że na przykład muszę naprawić karabin, tak? To na pewno, naprawimy sobie karabinek, ale zauważyłem, że właśnie okulawianie zombiaków to jest dobra opcja. Walenie im po nogach, nawet ze strzał. Tak jest, z kuszy, ostatnio, właśnie jak się szlajałem w poprzednim odcinku, moi drodzy, po tym Krakenbuku. Ja w końcu znalazłem te skarby, tak, o dziwo nie były na dachu, gdzie się spodziewałem tego, tylko były w piwnicy. No i zadanko oczywiście też zrobiłem, no żadnego szału tam niestety nie było, nic jakoś super specjalnie ciekawego nie dostałem z tego zadania. Co prawda sprzedałem tam jakąś włócznię, chyba dostałem czy coś tam, jakieś duperele ogólnie, nie? Ale wiecie co, przeszedłem tą lokację tylko i wyłącznie z kuszą. Zrobiłem sobie takiego małego challenge'a. Dobra, przeładowujemy. Zrobiłem sobie takiego małego challenge'a, przeszedłem całą tą lokację od dołu do góry na kuszy. Tak jest. Wiecie co, no trochę oczywiście to zajęło, no bo jak się domyślacie, byłem ciągle w skradaniu. Mam ogromne obrażenia, ogromny mnożnik obrażeń właśnie skradankowych. No więc to oczywiście też pomogło, że byłem w stanie względnie one-shotować na zombiaki, nawet te radioaktywne. Nawet tych, kurde, motocyklistów mi się udawało jednym strzałem w łepetynę ustrzelić. Czekajcie, bo słyszę, że coś przestało grać. A nie, no bo zombiaków było trochę mało. Jak ty się masz, wieżyczko? No dobra, to ci dorzucę. Trzymaj, idę zobaczyć, jak tam się ma reszta. No i tak jak mówię, zrobiłem to wszystko z kuszą. I fajna sprawa, wiecie co? Nawet jak jakiś zombiak się tam, powiedzmy, obudził, udziało mu się, wiecie, iść w moją stronę i tak dalej, no to po prostu waliłem mu w nogę z kuszy i to było mega. Albo mu urywało tą nogę i chłop był całkowicie zlikwidowany, bo wiecie, no pełzający zombie, sorry, bitch please, nie? To on se może, choćby nie wiem jak był twardy, no to po prostu pełzający to już go totalnie wykończyłem z strzałami w łepetynę. I najlepsze jest to, że udało mi się to, całą tą lokację zrobić na jednym staku strzał, bełtów, przepraszam. Chyba zostało mi z 60, tak na dobrą sprawę, gdzie rzadko udało się jakby zebrać, tak? No bo musiałem trochę też to robić okrężnymi drogami. O, którą mamy godzinę? 2:21. Musiałem to robić okrężnymi drogami. Kurde, no słyszę, że lata tu jakiś sęp, tylko nie wiem gdzie. No dobra, nie wiem. O, właśnie, albo to ciebie chyba... No nie, jednak dobrze słyszałem. Aha, wieżyczki się go pozbyły. Gdzie jest pan pająk? Tu jest pan pająk. Panie pająku. Bo nie wiem, stary, czy ja w ogóle trafiam tu w ciebie. Aha, dobra, trafiam. Także tragedii nie ma. I tak jak mówię, no nie odzyskiwałem zbyt dużo tych bełtów, bo musiałem to robić wszystko drogami jednakowoż okrężnymi. Kurde, ale masz jumpy, gościu. Pierwszy się odwal, ty też. Dobra, wieżyczki zadziałały, ale wiem, że tu był jeszcze jeden sko... A nie, tu go wykończyły, okej. Jakoś, kurczę, wiecie co, wydaje mi się, że ta obrona idzie o wiele lepiej. No chyba te wieżyczki jednak zrobiły tu całkiem robotę. Nawet nie muszę używać kompletnie żadnych spowalniaczy. Wieżyczki robią za kurde, spowalniacze. Zanim one te zombiaki tutaj wyhipkają. Nawet widzę, kurde, widzicie, ostatnim razem kilka wybuchów się trafiło. Na szczęście schody ledwie przetrwały, ja je później naprawiałem. To jedne miały, jeden blok już miał chyba tylko 15. Ja myślę, kurde, dem, no to naprawdę mało brakowało, żeby
żeby była po prostu mega lipa. O, nawet przez przypadek ustrzeliłem ja, albo wieżyczki ustrzeliły sępa. A dzisiaj jest jakoś tak na chillku, bym powiedział. No co prawda oczywiście szybciej, tak? No bo całość zajmie jakieś 15 minutek z tego, co widzę, tak? No bo jak dałem 60-minutowy cykl dobowy, no to tak by to wychodziło. O, widzę, chłopaki tu biegną. No wieżyczki naprawdę jestem z nich zadowolony. Bardziej widzę jednak te na 9-milimetrówkę robią robotę. Nie wiem, czy one tam mają jakiś większy zasięg, czy coś w tym stylu. No w sumie mógłbym nawet tu zacząć używać tej wieżyczki... wieżyczki automatycznej. Też mam ją w sumie przy sobie, dlaczego by nie? O, kolejny sęp padł. Pewnie, że jak najbardziej. No wiem, że jakbym nie wspomagał tych wieżyczek, no to byłoby gorzej, tak? One nie do końca by sobie tutaj dały radę z tym wszystkim. Ale właściwie ciebie, stara, też cię tutaj mogę postawić. Dlaczego nie? Weź się pobaw. Weź się też postrzelaj. Bo dlaczego by nie? Jak tam moja strzelba się ma? Albo się nie ma? Nawet nie jest tragedia. Jesteś tu pobliżu. Tu cię wymienimy. O, ty się... Spadłeś czy nie spadłeś, cholero? Umieraj, fajęsiarzu. Dobra. Czy ja potrzebuję jeszcze 9-milimetrówki? No wydaje mi się, że te 40 minut, prawie już niemal pół godziny damy radę. Jakoś dramatów tu nie powinno być. Nie wiem. Tak jak mówię, no zwiększony poziom trudności. Więcej zombiaków. I tylko dorzuciłem kilka wieżyczek. Nie wiem, czy to jest kwestia lokalizacji. Że te wieżyczki, zwłaszcza te dwie tutaj, które tu ustawiłem, że one tu robią naprawdę sporą robotę. Czekajcie, coś tam biegało, co tam biegało? Aha, bo oni tu próbują wskoczyć, ale im nie wychodzi. Ty próbujesz, stary, ale... Dobranoc. Ja cię ubiłem, chyba cię ubiłem, no myślę, że tak. Że już mnie skoczysz na plecy. No kurczę, szkoda, że nie mogę tutaj wrzucić amunicji przeciwpancernej, bo bardzo na to liczyłem, że właśnie te wieżyczki będą tutaj mnie bardzo wspomagały. Zwłaszcza jeśli chodzi o twardsze zombiaki, jeśli chodzi o kolegów z detonatorami, wojskowych na ten przykład, tak? Rozumiem, że też, nie wiem czy drwale, ale motocykliści na pewno. Budowlańców dzisiaj nie było, zauważyliście? Nie wiem, może byli, a ja, ale mi nie mignęli, ale mi się wydaje, że ich tutaj po prostu nie było dzisiaj. Jakoś tak. O ty, skoczny diable, ty. Idź, cholero. Ale wydaje mi się, że okej. No te skaczą. No faktycznie mógłbym się tutaj, to mi też już wspominaliście kilka razy, żebym się mógł zabezpieczyć przed tym, czy jakimiś kratownicami, czy coś w tym stylu. O, co się stało? A, przedmiot wymaga naprawy, no fakt. No ale dobra, mamy czwartą rano, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i jeszcze mnie, co mnie, tu ptaszysko mnie atakuje, widzę. Weź, spadaj, franco. Nie było, kurde, tragicznie wam powiem, wiecie? Myślałem, że będzie gorzej ze względu na poziom trudności. Że będzie większe szaleństwo, nie? No bo niby ten... No ale dobra, nie? Jakby miesza z tym, no. Ciągle zwiększałem poziom trudności, jakoś nie widziałem tutaj wielkich zmian. Bardziej kwestia tego, jakie zombiaki się pojawiały. Zaraz zobaczę w ogóle, jakich szkód zombiaki dały radę narobić, tak? Przez, tak jak mówię, 15 minut. Chciałem to stestować, czy wszystko przetrzyma. Z FPS-ami widzę, nie było tragicznie. Komputer nie wybuchł, więc też jest okej. Zwłaszcza jak zagrały wszystkie wieżyczki. Myślałem, że one będą tu robiły, może wiecie, jakiś największy problem, czy coś takiego. Że taka ich ilość będzie mi tutaj jakoś crashowała, czy coś. Ale widzę, że jest okej. O ty, franco. Jeszcześ mi tu hordę chciała, Mendo, kuźwa, przyprowadzić, ty. Jezu, w co grają wieżyczki? Tu jeszcze Kevin, stary, poważnie. Weź, chłopie, idź stąd. Idź się i nie pokazuj. No dobra, no i fajno, tak jak mówiłem, koniec imprezy. Czwarta rano, dzionek się zaczyna, wspaniale. O, tam idzie, jeszcze idzie Jessica. Która to wieżyczka do niego strzelała? One poważnie mają aż taki zasięg, te wieżyczki. Damn.
Kurde, patrzcie, widzicie? Trzecia, czwarta. A, no i zgoniła mi hordę, nie? Franca. Zresztą taka horda to mi może naskoczyć. Hello, tu krwawy księżyc ogarnąłem, także... Jezu, w końcu strzelba... Kurde, strzelba na drugim poziomie. Zajebiście, taktyczna strzelba na drugim poziomie. Super. To taki łup to my lubimy. Dobra, nimi się tam już kompletnie nie muszę przejmować, moi drodzy. No łupy będzie trzeba po prostu pozbierać. Piecyk działa. Kurde, piecyk działa, ale piecyk nie przetapia. Dlaczego? Ja tu chciałem jeszcze resztę ołowiu dorzucić. Bo tych pocisków muszę dorobić. Widzę, że te przeciwpancerne do karabinu. Spoko opcja. Fajnie działały. Więc myślę, że ich przyrobię. Właściwie w pierwszej kolejności to dobrze byłoby uzupełnić amunicję w wieżyczkach. Bo domyślam się, że te na górze już mogą mieć tutaj nieco lipkę. Też nie ma dramatów. Jakoś obyło się bez większych tragedii. Ale ilość doświadczenia jest po prostu zatrważająca, jaką można wyhaczyć naprawdę na krwawych księżycach. Really. Jak już się ustawi naprawdę dobrą obronę... Ciebie sobie zabiorę. O kurde, nawet że się zepsuł. A chyba cię coś zjadło, mi się wydaje, no. Jeszcze... O, budowlaniec. Spóźniony budowlaniec, nie? To tak się do roboty właśnie przychodzi. Słyszę, że coś tu kopie, tylko gdzie... Co? Nie wiem, pewnie gdzieś tam na dole w jakiś słup czy coś w tym stylu. Zaraz się rozejrzymy, albo może po murze wali. No też by mnie to w ogóle nie zdziwiło. Trudno powiedzieć, naprawdę. Dobra, schowajmy resztę tego. No, tej amunicji mam dużo. Mógłbym jeszcze dostawić ze dwie albo nawet trzy wieżyczki, myślę, na shotguny, bo tych pocisków mam od groma. I myślę, że to nie byłby problem. Czekajcie, to... Jezu, znowu drzeż ryja. Kobito, weź daj spokój. To byśmy sobie zmodyfikowali. Tak jest, bo mamy lepsiejszy. Tylko właśnie, zaraz pytanie, czy on... Czekajcie, on jest drugiego poziomu. Ale on ma też tylko jeden. No dobra, będzie tak samo, ale ma większe obrażenia, więc nie będę tutaj wymyślał. To sobie zesłomujemy. Części się oczywiście przydadzą. Ale czekajcie, wyższy poziom chyba też może... Ma większy magazynek nieco? Przynajmniej tak mi się wydaje, z pompką chyba tak miałem. Czekajcie, ja mam kolanko obite, to może bym tu jakieś maści użył czy coś. Świetnie. Haha, ja wiem, o czym zapomniałem, tak. Ja miałem sobie w ogóle żywność użyć, tak? Zajebiście, miałem sobie użyć żywności, miałem sobie te chowdera z mięsa szarpnąć, żeby mieć harta. Miałem sobie kawę wypić, żeby mieć więcej regeneracji, wytrzymałości, no i całkowicie o tym zapomniałem, no zajebiście, nie? No ale widzę, że jakoś nie było to jakoś super wymagane. Obyło się bez większej, praktycznie bez żadnej katastrofy. Wiecie co, myślałem, szczerze, no jestem delikatnie, kurczę, zawiedziony, bo myślałem, że będzie trochę więcej dymu, że będzie jakaś taka większa zadyma czy coś, a tu tak jakoś tak mech. Ja wiem, oczywiście powiecie, że no krótko, bo ustawiłeś ten krótszy czas czy coś takiego, no ale wiecie, myślałem, że samo natarcie będzie jakieś takie bardziejsze. Co prawda rozumiem to, że tu dostawiłem jeszcze wieżyczki, no ale to one nie mają aż takiej... nie są aż taką hipersiłą bojową, nie? Czekajcie, co ja miałem? Ja miałem łupy iść pozbierać. Jaur, weź się chopie, ogarnij. No, znalazłem strzelbę. Fajnie, że znalazłem strzelbę drugiego poziomu. Jeszcze jakbym znalazł szóstego, to już w ogóle byłbym najszczęśliwszym Jaworem ever. Gdzie ty jesteś, Francu? No ja słyszę, że gdzieś się trzaskasz. Tylko za cholerę nie mam pojęcia gdzie. I w co ty uderzasz w ogóle, nie? Ja miałem zobaczyć, co tu się stało. 8000... O, tu zdrowo przywaliło. Nie wiem, może tu wybuchł, ale nie jestem pewien. Ale raczej by miało to chyba mniej, jakby tu wybuchł. No słyszę gościa. Tylko nie wiem gdzie. Może w środku? Aż się tu przejdę. Czekajcie, ciebie zlikwidujemy, stary. Co ty na to? O, dostaniesz, stary, skillofa, nie? Proszę bardzo. Ciebie mamy z głowy. Aha, czekajcie. Tu wejście zamurowałem. Zombiu.
No, przecież ja cię słyszę, zombiu. Ja cię, stary, słyszę, tylko nie mam pojęcia, gdzie ja cię słyszę. Kufa, nie wiem, nie? Really, naprawdę nie mam pojęcia. W ogóle tak, super, zajebiście, patrzcie na to, nie? Ja wam ostatnio się chwaliłem, że dorobiłem sobie kolejną farmę. To wszystko mi się zesypało na dół. Przychodzę sobie, wracam do bazy, nie? Patrzę, ciul, stoją tylko cztery słupki i nara, nie? Wszystko się zesypało. Myślę, kurde, goddamit, co się stało, nie? Nie wiem, czy jakoś na nowo przeliczyło integralność budowlaną, czy o co chodzi, wszystko się zesypało. No to więc stwierdziłem, a zrobię takie podpory. Nie wiem, czy to coś dało, bo tak jak mówiłem wcześniej, ja nie do końca ogarniam, w jaki sposób tutaj integralność budowlana działa. Tą w Valheimie ogarniam, tutaj, kurde, nie mam pojęcia. Nie wiem, wydaje mi się, że ten zombiak się chyba gdzieś zapadł pod ziemię, czy coś w tym stylu, nie? Dobra, rzućmy się na łupy. Co tu jest ciekawego? Budki wojskowe, takie bajery to już mamy. To też mamy. O, rękawice hazmatowe. Tego nie mamy. A, tak jak myślę. Patrzcie, widzicie gościa. Dem, jakiś zawodnik w ogóle, nie? Jaki podkop zrobił, ty? Nie mam pytań w ogóle. Jaki agent, nie? Ale nie wiem, jak on się tam w ogóle, w jaki on się sposób tam znalazł, nie? Tędy? No, też tak się, jakby średniawka bez rewelki. Nie wiem, którędy by tu miał wleźć. Czekajcie, popatrzmy na ten... Co tu mamy? Wow, motocyklowa kierownica, super. Łopatka. Już mamy pełny plecak, prawie że. Ja bym tu jeszcze chciał zobaczyć. Tygiel, okej. Okay. Amunicja oczywiście na propsie, to lubimy, niebieski. Karabin dwutaktowy, spoko, to się wszystko ponaprawia, to się wszystko sprzeda. Jasne. No bo oczywiście kleju mi nie brakuje, taśmy klejącej też nie, ja brudnej wody, ja wszystkiego mam pod dostatkiem, więc mogę te rzeczy sobie po prostu, kurczę, ponaprawiać i je sprzedać za dobre hajsy, nie? O, dobra, chyba tyle z łupów, myślałem, że będzie coś lepszego, no ale dobra, zdobyłem jeden fajny łup, jaki był, no to ta strzelba mnie uradowała, bo nigdzie nie mogę znaleźć ani, kurczę, tego, ani nie mogę znaleźć, damn it, słów mi brakuje, schematu, kurde wafel, nie mogę znaleźć nigdzie schematu na tą strzelbę, bo bym sobie oczywiście zrobił lepszą, no i nie mogę nigdzie lepszej znaleźć, jak mi wpadały to tylko jakieś śmieszne jedynki i to by było na tyle. No a szczerze to bym poszalał, naprawdę bym poszalał z tą, z tą strzelbą, no jest fajna, kurde, naprawdę, no automat, strzelba, takie obrażenia, jeszcze jak człowiek przyceluje, no ja wiem, że ja z tym celowaniem to tak mam średnio najeżdża oczywiście, no ale mimo wszystko, tak, jest to fajna opcja, czekajcie, co ja tu mogę, o, właśnie, to możemy rzucić do przetapiania. To sobie tu zostawimy, to się będzie przetapiało, w cała reszta to będzie do sprzedania. To oczywiście będę naprawiał jak najbardziej. O, to jest jeszcze do przetopu. Dobra, ja sobie od razu to mogę wrzucić do samochodu. Hyc. Pewek, że tak. No, hajsu nazbierałem, będzie mnie stać na kolejne jakieś zajebiste ogniwo wyższego poziomu. Chociaż energii mi jeszcze nie brakuje, ale ogniwo już jest tak dość wyeksploatowane. Jest tam na dachu, bo tam gdzie być w ogóle powinno, co nie? Czekajcie, dobra, co tu pójdzie do sprzedania? Oczywiście wszystkie te rzeczy, hazmatowe rękawice zostają ze mną, to idzie do sprzedania, bo to znam. Kierownica motocyklowa, ile to kosztuje? 1620, a pewnie, dawaj stary. Łopatę też sprzedamy. Czy jeszcze coś? Nie, to by było na tyle. Właściwie sobie przeładuję. I powiem wam, ten parkour... Naprawdę fajna sprawa. Damn, ale mi się to podoba. Tylko tak jak mówię, muszę się do tego przyzwyczaić. Widzicie? Tak jak mówiłem, 111 wykorzystanie na 155 maksymalnej produkcji. Chciałbym je zamienić chociaż na piątki. Te dwa ogniwa bym zamienił chętnie na piątki. No już nie mówię o szóstkach, to już w ogóle byłoby mega szaleństwo. Ale to wszystko w swoim czasie. Tak jest, planuję w najbliższym czasie ruszyć na zadania, faktycznie przyłożyć się bardziej do zadań, jakiś wieżowiec. Poszukam lokalizacji, w której jeszcze nie byłem, chociaż nie wiem, czy nie zwiedziłem wszystkich lokalizacji z tych dużych lokalizacji. Wiecie, bo tak jest szpital, na pustyni mamy dwa wieżowce, jest fabryka Shamoya, jest fabryka Shotgun Messiasza. No
No i jakoś więcej miejsc mi nie dawała, w które mógłbym pójść, ta. No chyba, żebym musiał, no tak, no kurczę, to by było trzeba się wziąć za zadania u pozostałych, kurczę, u pozostałych handlarzy. Bo tam mam pierwszy poziom, czy oni mi jakoś, wiecie, odległościowo od siebie będą dawali inaczej zadania, więc może inne miejsca mi odkryją, czy coś takiego. Bo trochę tam pojeździłem po tej mapie, ale to jakoś tak bez większego szału, nic ciekawego nie znalazłem. Może jedno opuszczone miasteczko, ale tam się my, myślę, wybierzemy się do tego opuszczonego miasteczka następnym razem, bo no bardzo mi się spodobało. Fajna taka klimatyczna lokalizacja i kościół tam nawet jest. Nie będę wam więcej mówił, nie będzie spoilerów na następny odcinek. Ale myślę, że właśnie tamto, w tamto miejsce będzie trzeba uderzyć. Dobra, 9-milimetrówki sobie tutaj mogę wrzucić. Hazmat idzie do zbrojowni. Tak jest, dobra, już mam pełny kombinezonik hazmatowy. Zajebiście. Będzie można pokombinować coś z tym promieniowaniem, bo ja już wam kiedyś mówiłem, że ja pojechałem do napromieniowanej miejscóweczki. Ja już tam byłem, mnie spromieniowało, to od razu wiecie, ręczny i panie do widzenia, nara, żegnam ozięble, żeby mi, kurczę, no żeby mnie szlak nie trafił, nie? No szkoda tak umierać bez sensu. Dobra, wszystkie łupy. Wydaje mi się, że chyba coś mi zniknęło. Wydaje mi się, że coś mi zniknęło, ale to mi się może tylko wydawać. No bo jestem dzisiaj jakiś taki strasznie potrzepany. Dobra, wieżyczki, ja wam naprawdę gratuluję zajebistej roboty, bo ja tutaj dzisiaj praktycznie nic nie zrobiłem, poza dostarczaniem wam amunicji. Dlatego wydaje mi się, że byłaby to, to było takie krwawy księżyc AFK, wiecie o co chodzi? Może nie tyle AFK, bo musiałem jednak dostarczać tych pocisków. No chyba, że byłyby te podajniki, nie? Jak byłyby te podajniki, no to jest inna rozmowa, nie? Ja tam wpieprzam, nie wiem, 10 tysięcy amunicji i nara, strzelaj se do usranej śmierci, nie? A także wątpię, żeby tu się w ogóle coś, cokolwiek przedarło. To bym wtedy jeszcze, jakby były tak faktycznie takie pojemniki, no to ja tu kopalnie to bym się chyba do jądra ziemi dokopał, wiecie, narobiłbym amunicji i cześć, nie? Chociaż, wiecie co, coś takiego jak obrona na krwawy księżyc AFK jest coś takiego do zrobienia. To jest przy użyciu, ja to widziałem gdzieś na netach, to jest przy użyciu wieżyczek robotycznych tych młotów, robotycznych młotów. Taką konstrukcję zrobić, jak te moje schody, bez tej klatki, bez tego całego, wiecie, bez tunelu i tak dalej, konstrukcję po prostu schodową na planie kwadratu, dookoła, ciągle do góry i tam na samej górze wstawić właśnie wieżyczki te młotowe, one będą zadawały jakieś obrażenia, ale ciągle będą spychały te zombiaki, postawić je jedne koło drugiej, tak, jedną, tam nie wiem, 3-4 kwadraty dalej, bloki, 4 bloki dalej, dać następną. I one by zrzucały wiecznie te zombiaki, że one do nas nie dojdą. Nawet właściwie nie trzeba ustawiać żadnych wieżyczek stricte strzelających, bo te młoty do samego rana właściwie, tak, do tej czwartej rano tak czy siak wykończą tę ilość zombiaków w dłuższym lub krótszym czasie, ale i tak się ich tam jakoś pozbędą. Więc jest to fajna opcja. Myślałem nad tym, ale stwierdziłem, po co mi to? Wiecie o co chodzi? Trochę zbyt mi to zawiewało nudą. No oczywiście, czy sama konstrukcja do obrony jest fajna. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny pomysł, nie głupi i normalnie też można by się tam było bronić, tak? Oczywiście używając, wiecie, strzelając sobie, postawić sobie jeszcze kilka wieżyczek, no i to tam będzie mega miazga, nie? To praktycznie nic wam się do bazy nie wedrze, nic was nie zje, wszystko będzie koszone. Tylko kurczę, teraz się zastanawiam, w jaki sposób ta wieżyczka mogłaby sobie radzić, że ta cała konstrukcja AFK mogłaby sobie radzić z na przykład latającymi, z sępami. Kurczę, proszę bardzo, to sam sobie kurde zagwozdkę zrobiłem. Muszę to jeszcze przemyśleć. Jakby to kurczę powinno byłoby wyglądać. Dobra, wrzućmy sobie to, bo tego mamy sporo. Czekaj, co ja miałem? Aha, już wiem, co miałem zrobić. Miałem tutaj dorzucić 9 mm, ale ja miałem wziąć tak. W ogóle mam 500 sześcianów stalowych. Super. Znalazłem je oczywiście w zrzucie. Tak jest, zrzut był i w zrzucie dostałem taki bajer. Kurde, wiecie co, myślałem, że ten zombiak zniszczył którąś z tych podpór tam, co zrobiłem.
ale widzę, że nie. Ja nie wiem, nie wiem, on się tam musiał po prostu chłop zapaść pod tym i tyle. To nie, nie wiem właśnie, czy tutaj ta ścieżka została zniszczona. Czy tu coś wybuchło? Kurde, może któryś grubas wybuchł? Czy coś w tym stylu? No nie wiem, nie wiem. Coś tu musiało pieprznąć i to zdrowo, tylko że... Czekajcie, to zobaczymy ile... No nie, no te najbliższe bloki nie są jakoś specjalnie tam hardkorowo zniszczone. Tu widzę w ogóle, co tu się kurde działo, panie? Nawet śmieciom się dostało. Demet, naprawdę, szczerze? Nie mam pojęcia, co tu się odpieprzyło, nie? O, widzisz, Reda Karin, to jest tyle w kwestii obrony na moście. Widzisz, patrz, jakbym skończył, nie? Ha, przyjrzy, patrz, panie. Same straty. Nie, no żartuję, ale nie wiem, dziwne takie. No czasem niestety te zombie jakieś zachowują, jak totalni psychopaci. Jeśli w ogóle tak można powiedzieć o zombiakach, nie? Trochę by mogliby popracować nad tym. Chociaż z drugiej strony, jeśli te zombiaki byłyby inteligentniejsze, te skrypty byłyby lepiej jakoś jeszcze dopracowane czy coś, no to wiecie, ten mój grajdołek tutaj to jest... idzie to z dymem, nie? Nawet nie ma, nawet bez dwóch zdań, nie? To jest konstrukcja w ogóle jak wszystkie konstrukcje, które można i w necie, w poradnikach zobaczyć czy coś, no to są konstrukcje stricte zrobione pod idiotyczne AI, nie? A bo jeśli... Wystarczyło tak, może inaczej. Wiem od ciebie, ty mi Mareczku mówiłeś, wiem od ciebie, że mówiłeś na temat tego, że pająki, nie? Te skradacze takie, czy jak one się to nazywają, że one we wcześniejszych wersjach w ogóle mogły się wspinać po ścianach. No to już jest, kurde, wiecie, to już jest zaorane. Więc jakby czy wysoko, czy nisko, jakby ta konstrukcja tutaj już jest problem. Druga sprawa jest taka, na przykład jeśli zombiaki dostałyby skrypt, kurczę, zombiaków z World War Z, moi drodzy, jakby były wielką masą, nie? Jakby jeden z drugim zombiakiem, powiedzmy, że tak ujmę w cudzysłowie, współpracowałby, żeby się wspinały jeden po drugim, to też jest dupa blada. Na przykład, żeby zombiaki nie wybierały najprostszej ścieżki, tak jak jest teraz, tak? No dla nich najprostszą ścieżką jest właśnie dotrzeć do mnie właśnie przez to miejsce, tak? Ale jeśli one by na przykład, przypuśćmy, skrypt by działał w ten sposób, że byłoby, nie wiem, 10 ścieżek, wiadomo, stopniowo, od najłatwiejszej, powiedzmy, ta jest najłatwiejsza, a najtrudniejsza byłaby, nie wiem, kurczę, wskoczyć jakoś tam na ten mur, jeden zombiak na drugiego i żeby się dostać tamtędy na przykład, tak? Czy coś w tym stylu, takie wytyczenie właśnie takich ścieżek, to jeśli losowo te zombiaki by na przykład dzisiaj na przykład nie wybierzemy ścieżki numer 1, wybierzemy sobie ścieżkę numer 7, dajmy na to, nie? No i gracze są w dupalu w tym momencie, tak? Jeszcze grając samotnie, to już w ogóle, no bo grając w kilku, no to ktoś tam może zrobić jakiś mały rekonesans dookoła, ale wiecie co, budowanie baz byłoby o wiele ciekawsze. Byłoby trzeba naprawdę, kurde, pomyśleć, byłoby trzeba srogo się zastanowić nad tym, jak sobie tą bazę ustawić, jak to wszystko rozplanować, żeby te zombiaki nie zrobiły, no sorry, pierdolnika, tak? No bo jakby nie było, tak by się to właśnie, kurczę, skończyło, nie? Dlatego wierzę, jestem wręcz pełen nadziei, że devowie coś kiedyś nad tym pomyślą, nad bardziej zaawansowanym SI dla zombiaków. Byłoby to naprawdę mega. To, że one się tam gdzieś, wiecie, klinują, kraszują, inne blablablety, to spoko, no bywa, nie? No to jest życie, to jest... Ja jak najbardziej przyjmuję to, to jest normalne w tego typu grach. Jakby nie jest to w żaden sposób dziwne, ale... A stalowe bełty, co one tu robią? Aha, no tak, przecież muszę to wziąć ze sobą. Ale tak jak mówię, byłoby to mega. Byłoby to mega ciekawe, byłoby to fajne. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Wiecie, szczerze, bo myślałem nad tym już kilka razy wcześniej i wydaje mi się, że żebyście się ze mną zgodzili, że to ma sens coś takiego, nie? Jeśli devowie by popracowali właśnie nad tym, nad tą sztuczną inteligencją zombiaków, żeby były po prostu szczwajsze, to kurde, gra nabrałaby naprawdę niezłego kolorytu. Gameplay byłby zdecydowanie zajebisty. Nie wiem, no musieliby chyba też wprowadzić
jakieś ustawienia głupoty SI, tak? Albo inaczej, jak inteligentne byłoby to SI, ile dziwnych trików by wykorzystywało w grze i tak dalej, nie? Dobrze, moi drodzy, ja wam powiem tak, trochę się dzisiaj nagadałem, ale też trochę się dzisiaj obroniłem. Bardziej obroniły mnie dzisiaj moje wieżyczki wspaniałe, najcudowniejsze. Konstrukcja działać działa. Byli bombowi grenadierzy, nie wybuchli, chyba, tak mi się wydaje, bo nie słyszałem, nie widziałem. Także baza nadal stoi, ja ciągle żyję, parę poziomów padło, także jest zajebiście. A w tym odcinku to byłoby na tyle. Mam też nadzieję, że odcineczek oczywiście wam się podobał, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Łapka, subek, no i przede wszystkim wasze zajebiste komentarze. Tyle, trzymajcie się i do zobaczenia.